Czasy, w których telefonów używało się tylko do dzwonienia, dawno minęły. Teraz w swoich kieszeniach nosimy potężne komputery, będące w stanie zdziałać naprawdę bardzo dużo. Problemem jest czasem mały wyświetlacz lub brak możliwości podpięcia klawiatury. Ale czy na pewno? Przed wami gadżet, który na stałe zagościł na moim stanowisku. Natek Fowler. Natek Fowler to gadżet dedykowany głównie do telefonów Samsung. To na nich rozwinie on najwięcej możliwości. Pod innymi telefonami z złączem USB-C ponoć również działa. Osobiście nie miałem możliwości zweryfikowania tego, ponieważ praktycznie od dziecka używam telefonu Samsunga. Niech więc zostanie, że jest to gadżet dedykowany do telefonów Samsung. Urządzenie prezentowane dzisiaj na filmie jest ogólnym hubem dla urządzeń z USB typu C. Może być więc z powodzeniem używany chociażby do MacBooków. To jest jednak oczywiste. Dzisiaj skupimy się na mniej oczywistym rozwiązaniu, a mianowicie zamianie telefonu na komputer stacjonarny. Natek Fowler to szara kostka mniej więcej w miarę telefonu zakończona krótkim sztywnym kablem USB-C. Rozszerza ona nasze urządzenie o port HDMI, 3 razy USB oraz RJ45. Dodatkowo mamy dostęp do czytnika kart SD. Jak genialna jest ta sprawa, nie muszę chyba wspominać. Przyzna mi rację każdy fotograf, który miał kiedyś problem z przesyłaniem zdjęcia z lustrzanki na Instagrama w pełnej rozdzielczości. Znajdziemy tu również oczywiście port do ładowania naszego telefonu, gdy ten znajduje się wpięty do stacji. W przypadku Samsunga po wpięciu telefonu do stacji, a stacji do monitora, wyświetla nam się normalny pulpit w rozdziałce 16:9. Nie żartuję. Całość oczywiście nie przypomina już telefonowego Androida, jakiego znacie, a coś w rodzaju upośledzonego Windowsa. Z moich testów wynika, iż klawiatura jak najbardziej działa, myszka również bez zastrzeżeń, natomiast nie udało mi się użyć złącza RJ45. Może to ze względu, że adapter jest po części dedykowany do laptopów? Cóż, nawet bez tego portu RJ45 uważam, że Natek Fowler jest gadżetem naprawdę wartym zakupu. Wpadajcie do opisu, tam znajdziecie link do Discorda oraz link do recenzowanego dzisiaj przedmiotu. Ja się z wami żegnam i do następnego. Cześć!